Serwus widzowie, dzień dobry, z tej strony Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale i widzowie, jeżeli chcecie mieć takiego cudownego proroka, którego nie widzicie, ale teraz, oho, zauważyliście, to koniecznie wbijajcie na paniosej.pl, ponieważ super proroki, widzowie, tam są moje, jeżeli kupicie mojego proroka, to będziecie mieć podobno szczęście i zdacie szkołę na 5. No a co, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jest po pierwsze ładna pogoda, jest, o, idzie Lolo, cześć tam, co tam Lolo, witam! Cześć, mogę zrobić ci zdjęcie? No możesz. Robiłem. Co to jest za sesja zdjęciowa, co? Dawaj, chodź, gdzie robimy sesję zdjęciową dzisiaj? Ale jaką sesję? Czekaj jeszcze, czekaj, jaka sesja? Hola. Sesja zdjęciowa. Że trzeba zrobić sesję zdjęciową, żebyś miała ładne zdjęcia na Instagrama. Milka 2A. Dzięki, tak, widzowie, wpadajcie na Instagram Milka 2A i przy okazji na kanał vlogowy, ponieważ tam już będzie mocny odcinek, gdzie zdradzę wam sekret mojego życia, największy na świecie. Tego, że masz chłopaka, jest jeszcze szczypsonem? Nie ten sekret, a ten sekret jest nieprawdziwy, ponieważ nie jestem ze szczypsonem. Nie ze szczypsonem? No nie jestem ze szczypsonem. Aha, widzowie, łączcie kropki. Dobra, zrobiłem ci zdjęcia, patrz. Takie ładne zdjęcie, masz takie ładne zdjęcie. Wow, ej, ładne! I to zdjęcie, powiem ci, że naprawdę mi się podoba, fajne jest. A tutaj masz takie, zobacz, jeszcze zadbałem o to, żeby była dobre tło. Jaka ekspozycja tutaj w ogóle, super. Miki, pięknie ci dzisiaj wyglądasz, naprawdę. Co, czekaj, to jest coś podejrzane, no. Moje blond włosy idealnie pasują do mojej żółtej wełny. No, myślę, że to jest trochę inny odcień, ale czemu ty jesteś taki miły dla mnie dzisiaj? O co chodzi? To jest jakiś dzień, w którym ty spełniasz moje życzenia? Bo ogólnie, mówisz, tak? Wiesz co, ja widziałem ostatnio ciebie na TikToku i stwierdziłem, że jesteś najlepszą TikTokerką na świecie i że będę dzisiaj, jak są żugajki, to ja będę Milka Żugajką, ej, trzeba wymyślić jakiś ten. No teoretycznie moi widzowie nazywają się Pochodnie Milki, no więc możesz być pochodnią. Co to jest? Pochodnie Milki? No tak. Nie! Zmienimy to! Okej, dobra, na co chcesz to zmienić? Milkaczki i Milkaczka. Na. Milki. Milusie. Ojejku. Dobra, będę Milusiem i słuchaj, ja będę Milusiem numer jeden i zakładam dzisiaj pampers o tobie, chodź, idziemy do twojego domu. Czemu idziemy do... Co to ciebie, co to taki jest dzisiaj jakiś miły, dziwny? Ja mogę spać na tej kanapie. A po co ty chcesz tutaj spać, że masz swój domek? Czemu to? Ale mi się zdaje, że w twoim domku będzie przyjaźniej. Giry ci wystają, słuchaj. No co, ej, czemu ty mi cały czas te fotki robisz? O co kama? Dobra, Lolo, ej, szczerze, dobra, powiedz, o co chodzi. Wiesz, możemy pogadać. Chcesz coś ode mnie? Ja ci mogę coś dać. Co? Czemu krzyczysz po mnie? No, Lolo, to co? Powiesz mi w końcu, o co chodzi? W sensie, czemu jesteś taki miły? Co się stało? No, ja ci powiedziałem, coś że tam? Ja dołączam do fanpage'a Milusiów i będę nim numer jeden. Ja zaraz na telefonie zakładam fanpage na TikToku. No dobra, okej, ale dobra, ale czemu? Co nie ruszę się? Czemu mam się nie ruszać? Nie ruszę się? No nie ruszam się. Ale wyglądasz cudownie, ja nie mogę. Co? Dlaczego ty takie miłe rzeczy mówisz, jakby ja dziękuję, nie? Ja nie oczywiście. Mogę, dobra. Nie, słuchaj. Dobra, ja muszę ci powiedzieć jedną rzecz, Jesteś najlepszą youtuberką na świecie. I ogólnie ja bym chciał, a może założymy razem kanał Milki i Lolo i będziemy nagrywać tam filmy tylko we dwoje. No słuchaj, no możemy pomyśleć, no ale jakie byśmy tam filmy nagrywali niby? No na przykład, ja mam pomysł na pierwszy film. Chodź, nagrywamy. Już? Teraz? No chodź. No dobra, no tak, ale jaki to tytuł, da jakiś, nie wiem, brief albo... Nie, chodź obok mnie, Ja widzowie, jestem Lolo, dzisiaj ze mną moja dziewczyna Milki! Co? Hola, hola, jaka dziewczyna? Lolo! Witamie, w dzisiejszym odcinku powiemy Milki, że jest moją dziewczyną, oglądajcie się do Dobra, końca. Ty jakąś szą Amora zostałeś trafiona albo coś takiego? Gdzie masz jakiś ślad? Albo nie, po prostu. Kupiłeś jakąś miksurę miłości? Wiesz co, nie, ale ja mam pomysł, słuchaj, patrz. Ja ustawię się za tym blokiem, mnie nie będzie widać. Ale i teraz możemy nagrywać odcinek, mówisz, czy zostaniesz moim chłopakiem. Ale ja takiego odcinka nie chcę nagrywać, Lolo. No to czekaj, nagrywam. Ale co... Dobra, cześć widzowie, cześć odcinku Lolo. Ja nie wiem, o co chodzi. Lolo, czy ty coś dzisiaj, nie wiem, wypiłeś miksurę miłości albo coś? Świrujesz coś dzisiaj, przestań gwiazdorzyć, zjedz stickersa. Ale super nagranie, niesamowite. Ale nie odpowiedziałaś na pytanie! Ale dobra. Jakie pytanie? Lolo, no co ty, dobra, jakby się pytasz, o to, że stanę swoją dziewczynę, jesteś owcą i to jeszcze masz ile lat? 13, a ja 22. No, jesteś stara. No właśnie.
That's it, Lolo, o to chodzi. Widzowie naszego kanału Milki i Lolo poprosili o Q&A. No dobra, no to jakie w takim razie Q&A? To chodzimy do mojego domu, bo będziemy nagrywać w moim domu, bo ogólnie ten dom będzie niedługo też twoim domem. Czemu tak mówisz, ale ja bardzo lubię mój domek. Oddam ci w spadku połowę owcy. Okej, dobra, Lolo, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Połowa owcy? A jak byś wyglądała jak różowa owca? Myślę, że całkiem ładnie, no ładnemu we wszystkim ładnie, nie? Jak to mówią? No, no dokładnie. Ej, co ty to? Pomóż mi. No dobra, pomogę ci akurat, zrozumiałem, ze świnką zawsze, biedny jagieł. Dobra, okej, nice. Dobra, kontynuując. Tak. To idziemy do mnie do domu i połowa tej owcy będzie twoja. Połowa owcy będzie moja, no dobra, ale ja nie mam takiej potrzeby. Ładny brelok, możecie kupować widzowie brelok z Lolo oraz ze mną. To wtedy, słuchajcie, będziecie mieli najlepsze breloki dwa. Tak, no. I teraz możecie usiąść tutaj, znaczy ty sobie możesz usiąść i usiąść tu w tym miejscu na tym łóżku. No, siedzę. Dobra. Ale co to znowu... Dobra, Lolo, ja już nie rozumiem, o co chodzi, okej? No, co ja ci mogę powiedzieć? Ja chcę ci powiedzieć tylko tyle, że jestem twoim największym fanem. I jeszcze chcę ci powiedzieć tylko tyle, że ja bym chciał z tobą nagrywać film. Okej, ja też jestem twoją największą fanką. Lubię cię. Jej! Wiedziałem, że tak! Dobra, słuchaj, to chodź, teraz idziemy na dół. Ja ci pokażę... To nie zwracajmy na to może uwagi. No, ogólnie tak, zapraszam cię do mojego gaming roomu. Nie mam krzesła, ale za to możemy na przykład usiąść na klawiaturze. I możemy sobie tutaj nagrywać filmy razem. I patrz, a tutaj to zdjęcie, to ja zamienię. O, takie. O Jezu, dobra, nie, no bez przesady. Ale takie ładne. No ładne, ale nie musisz się, jakby ja wiem, że Wojan... Cute wygląda. Jesteś panem Wojana przecież. I ty mówisz tak. Cześć Lolo, jesteś najwspanialszy na świecie i cieszę się, że jesteś w moim fanpage'u i że miluj się top, górą, a Lolo jest najlepszym fanem na świecie. Tak no, jest. No tak mówiłaś? No, tak jakby. No i widzisz, super. I tak, ja ci ogólnie tak, powiem ci, że muszę troszeczkę ja idę sobie zrobić pograć w Minecraft, nie? A ty możesz się rozgościć po moim domku i zaraz zrobię i wrócę. Dobra, spoko, ja tak tylko przeszukam, czy tutaj czasy nie ma żadnych mocniejszych substancji. Nie, ja tylko wiesz co sprawdzałam, bo szukałam... Czemu nie robisz znowu zdjęcie? Okej, nieważne. Piękna jesteś. A co tutaj chodzi? Jezu, przestań, dobra, czekajcie, magazyn. Czy to w magazynie jest jakaś mikstura? No? Bolało? Co? Jak spadłaś z nieba. Ja nie mogę. Lolo, tak, co? Bolało, bardzo mnie bolało, no. No dobra, a to teraz ja się zapytam. Okej, dobra. To chodź, może na fotel. A co to jest, nie wchodzić tajne? Nie, wiesz co, to zaraz. Znaczy nie wchodzić, bo tajne. Chodź, idziemy. Drzwi za drzwi, dobra, okej, to jest fajnie. Dobra, to teraz ja mam do ciebie parę pytań. No dobra, jakie pytania? Szybko, bo ja nie mam dzisiaj czasu, no. Dobra, jesteś z żelaza? Nie. Ponieważ nie mam cię dość. Nie rozumiem tego. Z jakiego powodu tego nie rozumiem, no. A czy jesteś telewizorem? No nie, a co? Bo lubię cię oglądać. Okej, dobra, Lolo, that's fine. Matematyka jest myląca. Dlaczego? Ponieważ same tam są mówić cały czas o X-ach i Y-ach, ale nigdy o tobie i o mnie. Ja nie mogę, ja mam dosyć. Dobra, Lolo, co to jest to? Czy mi to wytłumaczysz? Ej! What? Tutaj jest wyjście, tam nie idziemy, to jest zamknięte, napisane jest tu, zamknięte. Lolo, co to jest? Czemu O, właśnie, ja mam pytanie, od kogo te kwiaty? Dobra, Lolo, dlaczego ty... Od kogo te kwiaty na pierwszym zdjęciu? Nie wiem, nie... Simpsona? Nie, ja nie jestem ze Simpsona. A może od taty hejtera, co? Nie, to są jakieś jaja. Ja go nie znałem, ale chłopaki mi o nim mówili i że podobno ty byłeś z nim w związku. Nie byłam z nim w związku, Darek po prostu była dobra morda, okej? Okay? No dobra. A co z tym, z Dave'em? Z Dave'em nic, no co przyjaźnimy się. Co tu jest do Dave'a? Nic, to przecież przyjaźnimy się tylko, no Lolo czasami robi zdjęcia. Dlaczego to jest jakaś w ogóle miejsce adoracji mnie i co tu jakieś... Słuchaj, ja po prostu chcę tylko zapytać jedną rzecz, skąd te kwiaty? Co to jest za plan? Zabić psona, zabić Dave'a, zamienić wilki w owce, wziąć ją...
Ślub zamieszkać na pastwisku między małe... Dobra, to jest ogólnie ja chore. Tego nie pisałem. To jest chore. Ulubiony kolor niebieski. Wiek 22 lat. Ulubiony 40... Dobra, ej! Co ty... Dobra, wiesz co? Ja nawet chyba nie chcę wiedzieć. Dlaczego ty mnie śledzisz? Jak stalkujesz mnie wręcz? Nieprawda, ale zobacz. Tutaj masz... Jesteś w związku ze Stypsonem i zrobiliście razem rodzinę. Nie, to po prostu mamy zwierzaki. A, dlatego, o tak myślałem właśnie. Tutaj jesteście w łódce i poszliście na randkę. Przyjacielskie walentynki to były. Okej, okay. A tutaj się prawie pocałowałeś z tatą hejtera. Nigdy się z nim nie pocałowałam. Aha. To był stary pryk. A tutaj dostałeś kwiatki i od jakiegoś gupola pewnie. No ale co z tego? No to z tego, no zapewne to jest okaz miłości do ciebie, jak no dobra, kwiatki. Dobra, no ale a może nawet kwiatki dać nie tylko w okazie miłości, tylko w okazie przyjaźni. No nie, no raczej nie, no co ty? No ja daję moim przyjaciołom kwiatki. No dobra, ale jeśli chłopak daje dziewczynie kwiatki, to nie, że ją bardzo lubi, tylko że wiesz... No dobra, oj, no dobra, no i do czego, tak... no i do czego dążysz, no? Dążę do tego, że tak, po pierwsze, nie ma miejsca na nas trzech w tym świecie. To okay. Jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam, jak za tymi drzwiami, mam dla ciebie, ukryłem dla ciebie prezent. Jaki prezent? Nie, Lolo, dobra, nie bez zasady, kurde, ej, ja nie mogę, nie mam nawet kilo. O, ciastka. Ej, dobra, Lolo, proszę cię, żarty się skończyły, weź to, możesz mnie wypuścić stąd? Lolo, co ty robisz? No nie, no Lolo, dobra, no ja nie mam czasu, no co ty jest moim zaufanym jakimś, czy co? No to są żarty, trochę mi robisz pranka. Zaraz przyjdę. No nie ja nie mogę, ja z tych gwint, widzowie, o co tutaj chodzi, jak ja mam teraz od ciebie dostać? Co się najszybciej, co cię niszczy? Dobra, czekajcie, ja wiem. Drzwi się szybko niszczy, ja nie wiem, ja się w ogóle na tym nie znam, dobra, szybko. Cześć, Miki, wróciłam. Proszę, znaczy, wróciłem. Wróciłam, okej, Lolo, chcę ci jeszcze powiedzieć, że masz jakąś inną ten, co? Czemu dajesz mlecze? Bo mlecze to jest mój okaz miłości, oni ci dali jakieś tulipany, ja ci daję mlecze. Lolo, dobra, weź mnie wypuść, to jest prank, tak? Ja nabrałam się, mega się pośmiałam, haha. Proszę, wypuść. Ja nie prank, ja po prostu jestem fanpage'u Mirusiów. No dobra, i co, i ty serio nie oglądasz, czy to jest troll? Oczywiście, że tak, oglądałem swój ostatni film. No oj, no i co to był za film, Iwy? No, to był film z jakimś debilem. No, czyli z jakim? No, z jakimś debilem. Czyli? No nie wiem, w sensie, no to był jakiś debil. Co ty gadasz? Dobra, Lolo, wypuść mnie. Nazywa się na D. Na D, co? Dave? Dave. Dobra, Lolo, proszę cię. No, Jezu, co mam zrobić, żeby się wypuści? Zdjęcie z tobą, zdjęcie, chcesz ze mną autograf, czy co? Palion Styla, breloki moje. Nie! Kurde! Co za goście, dobra widzowie, wychodzimy stąd. Pa, Lolo! Nie, Lolo, koniec, Lolo, nie. To był prank! Nie, nie wierzę ci. Nie, dobra, nawet jeżeli to był prank, to ja cię tutaj zostawiam, weź sobie tutaj bądź i jakoś na ciebie. No dobra, no i co z tego, że to był prank? Ja naprawdę, wiesz, jak ja się wystraszyłam, już myślałam, ja już nie wiedziałam, co mam Palionowi powiedzieć. No dobra, słuchaj, ogólnie to tak, zbudowałem to wszystko, żeby cię sprankować. Ogólnie to wszystko to było prankiem, znaczy włosy masz bardzo piękne, ale wszystko to było prankiem, bo ty mnie prankujesz i nie jestem twoim psychofanem, jestem fanem, ale nie psychofanem. Aj, Lolo, ja szczerze też jestem twoją fanką, bo ty po prostu masz czasami takie pomysły niesamowite, że nic, tylko spisać je wszystkie w jakąś książkę i ją wydać, nie? Naprawdę. Ej, Miki. No. A ty jesteś ze Simpsonem! Nie jestem! Ja się chyba nigdy nie uwolnię od tych pytań, widzowie!